Poznaniu.pl. Poznań w minutę. Do groźnego wybuchu doszło w szkole aspirantów Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Czechosłowackiej. Ucierpiało 9 osób, 8 trafiło do szpitala. Mają poparzenia pierwszego i drugiego stopnia. Do zdarzenia doszło podczas zajęć z fizykochemii spalania środków gaśniczych. Co było przyczyną wybuchu, nie wiadomo. Wczoraj wybieraliśmy kandydatów do rad osiedli. Jeszcze w poniedziałek mają pojawić się oficjalne komunikaty dotyczące tego, kto zwyciężył. Na dwóch osiedlach trzeba było urządzić losowanie, bo kandydaci zebrali identyczną liczbę głosów. Frekwencja wyniosła nieco ponad 9%. Kolejarz przegrał z odwiecznym rywalem Legią Warszawa. Kibice nie mogli się pogodzić z wynikiem i w trakcie meczu na stadion rzucili kilkadziesiąt rac. Za to zachowanie komisja ligi najprawdopodobniej ukaże finansowo klub. Straszy i wygląda, jakby miał się zaraz zawalić. Mowa o dawnym budynku Solidarności walczącej u zbiegu ulic Wierzbięcice i Górna Wilda. Więcej o jego historii oraz o przyszłości piszemy na portalu w poznaniu.pl.